jakie mam plany w stosunku do tych moich małych ptaszków. Nie chcę się tutaj ruszać, bo jak się tylko delikatnie ruszę, to one zaraz się wszystkie wzbijają w powietrze. Chciałbym, żeby sobie jednak spokojnie już jadły. Zacząłem właśnie o planach, dlatego że te małe nimfy, muszę sobie parkę odebrać. Jeszcze nie wiem, którą konkretnie. I tak samo parkę odebrać falistych. Dlatego, że chcę je przenieść po prostu do siebie, do budynku. Będę przygotowywał klatkę. Znaczy dwie klateczki muszę przygotować. Chciałbym, żeby jedna każda parka miała swoje miejsce, swoją budkę lęgową. Po to tylko, żeby właśnie... No nie wiem, żeby się spuszczyły. Właśnie po to tylko, żeby móc właśnie sobie te drobiazgi faliste rozhodować. Pamiętam kiedyś dwa, może trzy lata, nie pamiętam ile lat wstecz, miałem oczywiście dwie, trzy parki tych maluszków i one już na koniec stycznia miały młode, miały już jajeczkę, miały już młode, więc wiem, że to jest taki czas, powiedzmy, dla nich już lęgowy. Zresztą to są, wiadomo, papuszki australijskie, a mamy tam pół roku różnicy, czyli jak u nas mamy teraz początek grudnia, tam powiedzmy jest początek czerwca, więc no akurat czas taki, kiedy się lęgną. Stąd u nas właśnie w takim okresie zimowym odbywają te lęgi, dlatego chciałbym po prostu skorzystać z tego, z tej okazji i już spróbować im tam stworzyć jakieś właśnie takie gniazdko, by móc doczekać się młodych. Tu na pewno do tego nie dojdzie, to jest jednak, pomimo tego, że woliera jest jak gdyby obudowana cała, już nie mówię o tym, że mam oczywiście pleksi zasłonięte całkowicie tą ścianę, natomiast ta z tyłu ściana, to jest ściana od budynku, tam na pewno nie będzie wiało. Z kolei te z dwóch stron, jak i jedna i druga ściana, też jest zabudowana. Tam mamy wolierę z bażantami, tutaj po mojej drugiej stronie jest korytarz taki metrowy, również zabudowany, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że tu bezpośrednio gdzieś im wieje, że to stoi na jakimś takim przelocie tego powietrza. No ale mimo to, tak jak wspomniałem właśnie, że niby jest tak ocieplone, że niby jest wszystko ok, natomiast no, każdego ranka tą wodę wywalam zmarzniętą i się również no wyrzuciłem, nie? Odbijałem z tej miseczki, także na pewno jakiś mróz tu jest. No, jest tu zaciszek, nie wieje. Natomiast na pewno mróz jest. Także nie możemy liczyć na to, że jakieś będę miał tutaj lęgi w tym okresie. Myślę, że dopiero może, powiedzmy, marzec, kiedy słońce już, powiedzmy, będzie tutaj zaglądać. A tu jest, tak jak powiedziałem, zaciszek zabudowane, a pleksji będzie te słońce przepuszczać, także tu się będzie tworzył taki klimacik na pewno cieplejszy, natomiast no, noce z kolei są jeszcze w marcu chłodne, jeszcze przymrozki. Także powiedzmy to od marca one gdzieś zaczęłyby się szykować do tych lęgów, natomiast niekoniecznie by już były. Także troszeczkę długo czekać dla mnie. Chciałbym troszkę to pospieszyć, podgonić, więc chcę zabrać sobie, jak wspomniałem, po parce do siebie, do środka, do budynku. Tam też nie jest za ciepło, to nie jest mieszkanie, to jest taki warsztat mój, powiedzmy. W ciągu dnia na pewno palimy tam, jak przebywamy, natomiast w nocy się nie pali, ta temperatura spada. Na przykład dzisiaj rano miałem 8 stopni, czyli to też nie jest jakaś taka rewelacyjna temperatura, ale w ciągu dnia no, tam temperaturka się podnosi. Wiadomo, w nocy, nawet i latem temperatura spada dwukrotnie, czasami nawet i więcej, aniżeli w ciągu dnia, więc ptaki są do tego jakby przyzwyczajone. Wszystkie mi zeszły już ten sieczek. Chcę pokazać, nie będę się tutaj ruszał, bo o, jak sobie zajadają. Muszę im przynieść jeszcze marchewkę. Wczoraj pisał do mnie taki kolega, też z YouTube'a właśnie, prowadzi kanał Hodowla Kujawy. I on ma u siebie właśnie falisty, ma u siebie nimfy i doradził mi odnośnie właśnie warzyw, żeby im pociąć marchewkę w takie prążki.
Także przekroję może na pół, może na takie ćwiartki długie i faktycznie im tutaj położę. Ewentualnie gdzieś zawieszę, że sobie poradzą. Tymi dziobkami sobie będę skrobać, a te kawałeczki, które dawałem tutaj, widzieliście, były zawsze wydeptane, wymieszane z tą łuską. Może faktycznie to nie było dla nich zbyt rewelacyjne. Także zaraz przyniosę i gdzieś to wszystko sobie ułożymy. Tu mam właśnie dwa takie ładne osobniki. Jeśli chodzi o falistą, to bym chciał właśnie sobie tą zieloną odłożyć. Bo właśnie tej zielonej, no wcześniej mówiłem, nawet te niebieskie, bardzo ładne są w tych naturalnych kolorach. Jakieś tam mutacje, no wiadomo, też są ładne, jak i te, natomiast jakoś mi się zawsze podobały takie stworzone przez naturę. Oj, chciałem tutaj pokazać jeszcze nimfę. I tu nimfa jest, też bardzo mi się podoba. To będzie na pewno samczyk. Ładny jest. Czub jaki ma duży. Fajny, taki żółciutki. Podoba mi się bardzo, więc tego samczyka również zabiorę sobie. No i oczywiście chyba zabiorę właśnie tą, co wcześniej już pokazywałem wam na filmach, tą samiczkę, która taka jest mało bojąca, tak się wyrażę, podchodzi właśnie do ręki, nie ucieka. To też ją u siebie zostawię. A to tylko, żeby ją delikatnie jeszcze do siebie troszeczkę oswoić. Także tak myślę, że tak to rozdzielę. No jeśli chodzi o... Właśnie nie spojrzałem, nawet jeśli... Oj, one zaraz wszystkie tutaj się płoszą, uciekają. Który tu jest? Tak, ten zielony, o którym wspominałem. To jest samczyk. To już wyraźnie widać, ma taką niebieską właśnie poskówkę. Na dziobku, nad dziobkiem. No i do niego musiałbym dobrać sobie samiczkę. Samiczka, widzę, jest tu. Taka pomieszana troszeczkę, żółto-zielona. I samiczkę na pewno mam tutaj taką całkowicie żółciutką, jak kanarek. Także którąś z tych dwóch będę musiał sobie po prostu oddzielić. Ptaszki już troszkę, widzę, podjadły, już uciekły sobie nawet na górę. Ale tak jak mówiłem, przyniosłem im tutaj na takim płaskim talerzyku, bo tak nie bardzo mam taką zrobioną miseczkę, może ją później przygotuję, może mi się nie zsunie. Właśnie ćwiartkę jabłuszka, marchewkę też pokroiłem, tak jak mówiłem, takie dłuższe prążki, parę winogron, z pół pomidorka do takiej ćwiarteczki. Zobaczymy, co sobie z tego wybiorą. A tu widzę, że jeśli chodzi o proso, to praktycznie pusto. Tu już chyba niewiele jest, jeśli coś jest. Z tego grubszego ziarna, no to jeszcze sporo, dlatego że tu jest taka grubsza kukurydza, jak mówiłem wcześniej, Icardi, dali grubsze, jest sorgo, widzę nawet, tu jest sporo jeszcze tych takich, co daje tym większym papugom, tych gotowych, w tych ziarenkach zielonych, jakieś tam właśnie witaminki, minerały, to jeszcze tego nie rozdziobały, ale myślę, że do jutra sobie z tym poradzą. Także zobaczymy, co sobie z tych warzyw wybiorą, co sobie zjedzą. Nawet takim to przymarznie, to się nie zepsuje, na następny dzień na pewno odmarznie. Podjadły, bo widzę, przysypiają. Cieszę się, są takie zabawne, te małe ptaszki.